Witam Państwa i zapraszam na prezentację z cyklu Od A do Z AutoCAD. Dzisiejsza poświęcona jest AutoCADowi WS 2012 jako narzędziu pracy rozproszonego zespołu konstruktorów. AutoCAD WS, nazwa WS jest skrótem od Web Service, jest usługą sieciową umożliwiającą pracę współbieżną, której idea nie jest niczym nowym. Zasady takiej współpracy pokazano na rysunku. Centralnym miejscem, w którym umieszczone są dane projektowe, jest serwer AutoCAD WS, osiągalny za pomocą ogólnodostępnej sieci internet, ale także za pomocą komercyjnych usług sieciowych. Podstawowym narzędziem pracy jest system AutoCAD 2012, zlokalizowany zwykle na komputerze stacjonarnym lub wydajnym, czyli ciężkim notebooku oznaczonym tutaj numerem 2. Dane projektowe. Na tym komputerze zainstalowany jest program AutoCAD 2012, to jest ekran programu AutoCAD, a także AutoCAD WS i tak wygląda ekran usługi sieciowej AutoCAD WS. Na komputerze 2 można pracować właśnie tymi dwoma obiektami. Lekkie urządzenia przenośne, jak tablety, smartfony, oznaczone tu numerami 3, 4, 5 mogą mieć zainstalowany program AutoCAD WS przeznaczony do pracy pod systemami operacyjnymi firmy Apple albo systemem Android. Pozwala on pracować zarówno w trybie online, czyli na bieżąco, w czasie rzeczywistym, a także offline, czyli pobierać dane i pracować nad nimi lokalnie. Możliwości interfejsu sieciowego i systemu AutoCAD WS dla urządzeń przenośnych są stosunkowo niewielkie, ale wystarczają do efektywnej pracy współbieżnej, synchronicznej lub asynchronicznej, rozproszonego zespołu konstruktorów. Pozwalają przeglądać, modyfikować projekty bezpośrednio z placu budowy czy hali produkcyjnej. Narzędziami komunikacji są przeglądarki internetowe, to są symbole tych przeglądarek pokazane, czy systemy poczty elektronicznej. Typowy algorytm pracy takiego zespołu jest następujący. Z głównego komputera lub z urządzeń 3, 4, 5 przesłać projekt na serwer AutoCAD WS. No, na tym serwerze wykonać operację przeglądania. Można to zrobić z biura, z komputera 2, ale można to zrobić także z hali produkcyjnej czy z placu budowy za pomocą urządzeń przenośnych. Można poddać w pewnym ograniczonym zakresie te obiekty edycji. Z całą pewnością można je w 100% przeglądać. Można przeglądać i podrabiać, obrabiać tylko dane 2D w tej chwili. No i wreszcie trzecia operacja już po skończonym działaniu w terenie. Należy pobrać zmodyfikowany projekt na urządzenie, na komputer główny, gdzie on powinien być pewnie jako rezerwowy cały czas przechowywany, ale także pobrać go na te urządzenia przenośne, na których konieczna jest najnowsza wersja. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jeżeli będziemy pilnować aktualności danych na serwerze 1, to z każdego miejsca na kuli ziemskiej nasi pracownicy będą mogli uzyskać dostęp do danych naszego projektu. O tych zagadnieniach mówi moja najnowsza książka poświęcona programowi AutoCAD 2012, LT 2012 i właśnie WS 2012. Są to podstawy projektowania. Ta książka już jest w tej chwili w księgarniach. Znacznie więcej informacji na temat pracy z wykorzystaniem urządzeń przenośnych i systemu AutoCAD WS będzie w książce o zatytułowanej Kurs projektowania, grubszej, która powinna być w księgarniach na przełomie września i października. A teraz zapraszam Państwa na króciutką prezentację właśnie takiego typowego algorytmu pracy rozproszonego zespołu. Przesłanie projektu na serwer, edycja na serwerze i pobranie urządzenia z serwera na komputer stacjonarny. Zacznijmy od operacji wysyłania pliku na serwer. Otworzyłem prosty przykład projektu, który zresztą zaczerpnięty jest z książki, o której Państwu mówiłem i za pomocą karty online panelu wyślij, polecenie nazywa się przekaż. Spróbuję wysłać ten plik na serwer. Muszę się zalogować. I mamy informację, plik został załadowany. Dzisiaj o 17:20 automatyczne ładowanie zmian jest włączone. Możemy kliknąć przycisk zamknij. No i teraz mogę też nie ruszając się stąd otworzyć plik w trybie online.
No muszę go zmniejszyć trochę. Tu ustawmy okna w taki sposób, żeby pasowały do siebie. Otwieranie pliku następuje. Tak, plik został załadowany. Ja może jeszcze ten plik zamknę, żeby nie było konfliktu. I otwórzmy sobie w przeglądarce. Widzimy w tej chwili na ekranie usługę sieciową AutoCAD WS. No nie chciałbym tutaj jakichś tam wielu operacji robić. Spróbuję narysować jakąś linię. Może jeszcze jedną linię tego typu przekreślającą jakieś urządzenie, jakiś obiekt. No, próbuję działać intuicyjnie. Wybieram obiekt do kolekcji. Mam tutaj jakieś możliwości operacji wykonania nad nim. Klawisz delete. Próbuję działania klawisza delete. Nastąpiło usunięcie. Jakieś narzędzie wymiarowania. Pierwszy punkt. Próbuję, gdybym nacisnął klawisz Enter. No to nie bardzo chce działać ten wariant wymiarowania w AutoCADzie, prawda? Czyli widzą Państwo, że nie wszystko z AutoCADa działa. Można tutaj klikać tylko punkty. No i nastąpiło wymiarowanie. No nie będę się tu rozczulał już nad tym, dlaczego tak wygląda ten wymiar, jak wygląda kwestia stylów. O tym mówię dokładnie w swojej książce. Zapiszmy zmiany. No, można tu, jak Państwo widzą, za pomocą narzędzia współdzielić ten projekt z innymi, ale o tym ewentualnie będę mógł powiedzieć inniej. I zamknijmy ten plik. Jesteśmy w serwisie. Widzą Państwo, ten plik w tym miejscu jest dostępny. Ja mam tutaj w oddzielnym folderze instalacyjny przykład programu AutoCAD z innej branży, z branży budowlanej. No, otwórzmy sobie tutaj na przykład taki bardziej skomplikowany projekt, prawda? No i tu oczywiście też operacje na tych obiektach wykonuje się podobnie jak w przypadku tego prostego pliku. No i właściwie może wykonam operację wylogowania się. Czyli pierwsza czynność, załadowanie pliku została wykonana. No przełączę się teraz do programu AutoCAD i otworzę ten plik. On się nazywał WS Block 01. No to jest w tej chwili ta wersja, którą mam na komputerze stacjonarnym. No widzą Państwo, że rysunek pozostał niezmieniony. Wylogowałem się z serwisu. Przejdę do rysunków w trybie online. To wymusi operację logowania się. Wykonam ponownie operację logowania. Tak, no i tu jest ten nasz rysunek WSP Block. Zobaczmy jeszcze na wszelki wypadek, czy to jest na pewno ten zmieniony. Tak, to jest ten zmieniony. Wybierzmy ten właśnie plik. I kliknijmy przycisk Download w formacie DWG AutoCADa 2010. Tu w zależności od przeglądarki efekt będzie taki albo inny. No ja wydam tutaj polecenie zapisz jako. Wróćmy na miejsce. No ja bym chciał w moich dokumentach. Wiem, że to jest tutaj, w tym miejscu. No i właściwie mógłbym zastąpić ten istniejący plik, ale może dam tutaj pobrany. Pobrany, tak go nazwiemy. No i wykonajmy operację. Zamknijmy to okno, wylogujmy się z serwisu i zobaczmy, co się dzieje w AutoCADzie. Otwórzmy plik, blok 01 pobrany. Proszę zwrócić uwagę, że wymiar 25 wygląda już tak, jak pozostałe wymiary na rysunku. No ci Państwo, którzy chcieliby dociekać szczegółów, to proszę popatrzeć, że pojawiła się warstwa o nazwie AutoCAD WS Annotation. I na tej warstwie, właśnie na tej warstwie znajdują się zarówno linie przekreślające tamte obiekty, jak i wymiar. Oczywiście obiekty te, na tych obiektach można wykonać wszystkie operacje, jakie wykonuje się na typowych obiektach. Jeśli chodzi o szczegóły związane z ograniczeniami programu AutoCAD WS na urządzenia przenośne i usługi sieciowej, to piszę o nich więcej w książce. Ja Państwu pokazałem pracę
za pomocą programu AutoCAD i AutoCAD WS na komputerze stacjonarnym. Nie pokazywałem pracy za pomocą samej wyłącznie przeglądarki i nie pokazywałem pracy na urządzeniu przenośnym. A tak wygląda ten sam rysunek, do którego zaglądaliśmy za pomocą usługi sieciowej przeglądarki internetowej na moim iPadzie. I na ostatnim rysunku zestawienie iPada wraz z takiej standardowej wielkości monitorem. Myślę, że na podstawie tego rysunku można stwierdzić, że iPad, czy generalnie tablet podobny do iPada, jest wystarczająco dużym urządzeniem, żeby można było nawet skomplikowane rysunki przeglądać, modyfikować w hali produkcyjnej czy na placu budowy. Dziękuję Państwu za uwagę.